Siemanko, ja jestem Ludzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirta Rally 2.0. Jak widzicie, po ostatnim odcinku, po ostatnich dwóch właściwie odcinkach specjalnych, ten Opelik wygląda sobie tak. Niedługo zbliża się też zmiana samochodu, będą nowe mistrzostwa, także będzie ciekawie, ale teraz musimy... Aha, opony, właśnie, wypadałoby wymienić sobie na nowe, pyk. Koła zapasowego nie biorę, chociaż ostatnio na odcinku mówiłem, że no kurde, po co mi to koło zapasowe, po co mi to? I złapałem kapcia, serio. Tutaj mam automatyczne naprawy, czyli ekipa mi będzie naprawiać samochód zgodnie z tym, co się najbardziej opłaca. I jak wystartuje wyścig, to samochód mi się, znaczy wyścig, wystartuje rajd, to samochód automatycznie jakby mi się naprawi, tak jak widzicie. Uszkodzenia nie były aż tak duże, więc chyba sporo udało im się naprawić, jeśli chodzi o karoserię. Wymieniliśmy opony, więc powinno być całkiem w porządku. Skrzynia manualna, sprzęgło, H-shifter, ręczny, hydrauliczny, proszę bardzo. O kurde, zaczynamy. Ręcznego zaciągnąłem i dlatego jedziemy w nocy. Nie no, dopieścili furkę, nawet wypolerowali jakiś detalik czy coś, nieźle. Jedziemy sobie spokojnie, bo widzę, że tutaj jest dosyć ciasno. Jesteśmy sobie chyba w USA jeszcze. Mamy dwa odcinki do przejechania w USA i potem chyba do Argentyny śmigamy na kolejne rajdziki. Dziwnie było, ok. Męczymy tego Opla Kadeta już od kilku odcinków. Mówię, powiem, że dobre auto, tylko lepiej... Znaczy tak... na zużytych oponach lepiej się nigdzie nim nie wybierać. Teraz wymieniliśmy sobie oponki i jest fantastycznie, ale na następnym OS-ie to się źle skończy. Oj, za mocno, za mocno, za mocno. Ale jeszcze da się to jakoś w miarę odratować. Tutaj akurat taka ładna prosta, nie? Mogliśmy grzać, rżnąć ile się da. A przejedziemy trochę na przełaj, cyk. Dobra. Tutaj mamy kwadracik. Prawie że. Jestem ciekawy, czy da się tutaj tak zrobić, że na przykład przejedziesz jeden OS i opony ci się nie zużyją, na przykład żeby je trochę bardziej oszczędzać. Ja za każdym razem jak dojeżdżam do... na nowych oponach do końca OS-u, to na następnym już mam zużyte. Nie wiem od czego to kurde zależy. Czy da się jechać tak, żeby ich nie zużyć? To by było ciekawe. Czy po prostu dwa odcinki już masz na pewno zużyte te opony, nieważne jak jedziesz. Powinna być raczej symulacja, nie? Taka. No. Oj, tutaj za mocno szarpnąłem nim w lewą stronę. Nie chciałem tak. Czasami fajnie jest się tak ślizgnąć na wszystkich kołach zablokowanych. Wtedy zrobić jakiś transfer. Ale nie taki, nie taki. Muszę się tego nauczyć, ale tylno napędowcem ciężko jest na tym szutrze, mówię wam. Dobra, znowu mamy nawrotkę zaraz. O,
Ja pier... No kręci bączki, mówię wam. Sieleciutko tylko doda gazu. Znaczy tak, jak za mało gazu dodasz, to się zdusi, no bo... Co, on musi wejść na obroty, nie? Nie ma bata, no i tak jest to samochód, który dużo wybacza pod względem właśnie obrotów, jak masz za niskie, to też sobie poradzi, ale i tak go trzeba trzymać na tych obrotach. Hej, bardzo krótki odcinek. Wow. Mega króciutki, ile tu było? 2 kilometry? Nie no. Szybciutko. Dobra, dojechaliśmy, no uszkodzenia są, tam... Ja raz mi chyba, dwa razy mnie odwróciło, nie? Ale króciutko, zaskoczony jestem. Piąte miejsce, no. Nie najgorzej, do najlepszego zabrakło mi, no wciul. 10 sekund, to jest katastrofa. Jest katastrofa, trzecia pozycja w generalce, lecimy dalej. Kontynuujemy USA, teraz mamy 6 km. Nie wiem, ile poprzedni odcinek miał kilometrów w sumie. Tutaj mamy 6. I tak, mamy jedną, dwie takie mocniejsze nawrotki. Czyli na samym początku już mamy, ale jedziemy sobie w dzień, więc będziemy więcej widzieć. Powinno być w porządku. Dobra. Startujemy sobie. Nawroteczka. Teraz spróbowałem mu strzelić ze sprzęgła, żeby od razu na obroty wskoczył. No ale widzicie, że to się skończyło źle. Gdyby to był samochód z napędem na 4 koła, to on by jakoś to jeszcze wyrobił chyba, nie? Ale tutaj no obraca cię, nie wiem. Trzeba chyba bez gazu w ogóle brać te nawrotki z samochodem z napędem na tył. Kiedyś byłem na takich rajdach w Polsce i właśnie było zajebiście widać, który samochód ma napęd na tył, a który ma napęd na 4 koła. Po prostu te czterokołowce wyjeżdżały elegancko z każdego zakrętu, a z napędem na tył samochód latała mu ta dupa na lewo i prawo. Naprawdę trzeba w rzeczywistości, tutaj to w grze to wiadomo, że to nie jest to samo, nie? Ale w rzeczywistości trzeba mieć niesamowitą umiejętność, żeby opanować taki samochód. Z napędem na 4 koła myślę, że jest łatwiej, bo auto jednak jakoś tam potrafi się samo wydostać z jakichś tam poślizgów, jakichś takich, no, różnych dziwnych rzeczy, które zdarzają mi się nieraz w kadeciku. Ale polubiłem to auto, mimo takich trudności, które przychodzą podczas właśnie jazdy nim i walki o każdą sekundę, to jesteś w stanie przywyknąć, jak do wszystkiego, tylko jest, no, kurde, ciężko. O, teraz udało mi się nawet... O, to tutaj już, cholera. Teraz nawet jakoś udało mi się ciekawie strzelić ze sprzęgła, że mnie nie obróciło. Ale to dlatego, że go trochę chyba dwójka zdusiła, wiecie? I na kole nie było od razu takich magicznych obrotów, nie? A nie muszę się tutaj przejmować, żeby oszczędzać jakiś dyferencjał, czy skrzynię biegów, czy cokolwiek. To są i tak jednorazowe samochody, więc... O! Dobrze, że tam nic na poboczu nie było, kurde! Myślałem, że w kosmos wylecę.
Tak się zastanawiam, czy nie jest do końca tak źle, że ja czasami całkowicie puszczam nogę z gazu. Może trochę na tym gazie powinienem go trzymać, bo jak się puszcza tą nogę z gazu, samochód się może delikatnie destabilizować i to mi przynosi pewnie niektóre tarapaty, które napotykam na swojej drodze. Ej, słabiutko, kurde, myślałem, że całkiem nieźle mi poszło. No, różnica, no to znowu 10-sekundowa, kurde, ale tu pojechali grubo. O, niedobrze, niedobrze jest. Skończyliśmy sobie te zawody, mamy tutaj trzecie miejsce. Dostanę chyba trochę kasy. Całkiem nieźle poszło, no, chociaż byłem pewny, że ten ostatni odcinek poszedł mi dużo lepiej. A tu proszę. I tak, mamy jeszcze do zrobienia sobie Hiszpanię i Argentynę. Tutaj mamy 4 odcinki specjalne. O, fuck! Co to jest? O, 60, 14 km ostatni odcinek, to jest wow, to jest strasznie długo. Urwanie, a czekaj, jeszcze zobaczmy w ogóle, kontynuujemy oczywiście, naprawy, bo tutaj trzeba trochę napraw porobić. Skrzynia biegów, coś chyba zrypałem. Standard fix, repair damage, but the weaker take longer to complete. Okej, okay, możemy zamienić. Dobra, weźmy standardową. Oszczędzamy trochę. Kurde, ja mam dużo kasy, daj spokój. Kurde, zamieniamy wszystko. I światło uszkodzone, zamieniamy wszystko, kurde. Pyk. Tutaj jeśli chodzi o silnik, to mamy już zupgrade'owany i tutaj te wszystkie rzeczy mamy pokupowane tak jak trzeba. Dobra. I startujemy następne zawody w Hiszpanii, ultra pokręcone, ale odcinek na razie nie jest długi, następny będzie bardzo długi, następne będą bardzo długie, jeden jest 10 i ostatni jest 14-kilometrowy, to jest z, nie wiem, z 10 minut jazdy takiego realnego czasu chyba. Zobaczymy. Dobra, tutaj jest strasznie pokręcone wszystko, ale chyba będziemy mieli też asfaltowe odcinki, zdaje się. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc tak, opony, softy, tak? Nie, weźmiemy sobie te, co mieliśmy chyba, czy hardy. Poczekaj, może byśmy wzięli teraz hardy i zobaczylibyśmy, czy mi starczą na 2 OS-y. Nie? Te są rekomendowane, zawsze są te rekomendowane. Bez koła zapasowego. Pyk. I czekaj. Details. Tutaj co my tu mamy? Ej, tutaj mamy cały czas asfalt. Wszędzie mamy asfalt. To może nie będzie tak źle. To musimy inaczej w takim razie stuningować samochód. Zwłaszcza dyferencjał. Już automatycznie mi dostosowali pod jazdę na asfalcie dyferencjał. Spoko, to zostawiamy tak jak jest. Chyba, że moglibyśmy. Nie no, jest kurde zablokowany dosyć mocno. Wow, aż tyle? W 80% na front. Dajmy 66, trochę tak boję aż tyle mieć. Tutaj mamy camber z przodu. Dobra. Dajmy coś, dajmy tak jak było. Hamulce, tutaj mamy biegi. Tu chyba nie będziemy mieli dużo prostych. Moglibyśmy się tu pokusić o trochę twardsze. Trochę twardsze ustawienia, jeśli chodzi o zawieszenie. Tak, tu możemy dać, spróbujmy dać trochę niżej samochód i dajmy wszystko bardziej sztywno, zobaczymy co nam to właściwie da, nie? Obniżamy i utwardzamy go, jeśli będzie ciulnie, no to sobie tam później dostosujemy jeszcze, nie? Na razie zrobimy go na sztywniaka i zobaczymy co się stanie. Znaczy, jeśli będą jakieś hopki, to powinien podskakiwać. Ale zobaczymy. To jest ciekawe, bo jeszcze chyba asfaltowego rajdu nie miałem w mojej karierze w Dirt Rally 2.0. Zobaczymy, kurde. Hiszpania. Dzień dobry. Let's go.
Ops. Okej. Okay. Jadę powoli, jakbym na szutrze jechał. I dałem opony hardy, tak? Żeby mi starczyły na następny OS też. Zobaczymy, co to nam da. Więc będę trochę na pewno bardziej latał po tej drodze, ale to jest asfalt. Nie powinno być tak tragicznie. Na tym asfalcie, no jest inaczej, zdecydowanie. Powinienem te stabilizatory, nie, myślę, że takie ustawienie luźne nie jest zbyt dobre dla tego samochodu, zwłaszcza z tyłu, dlatego, że on bardziej będzie tracił przyczepność. Stabilizatory są od tego, żeby budą tak nie bujało w stosunku do tego, jak koła się trzymają drogi. No nie wiem, jak mam to inaczej powiedzieć, opowiedzieć. O, czasami jak w takich starych samochodach widzicie, że nieraz samochód gdzieś tam jedzie po wertepach i ta buda się tak majta na wszystkie strony. Tam są stabilizatory właśnie luźno ustawione. W sportowych samochodach, tak jak widzicie w niektórych tych nowych rajdówkach, to one jeżdżą i takie macie wrażenie, jakby te koła w ogóle nie wiem, były zintegrowane z karoserią w 100%, jakby się w ogóle na boki nie ruszały, nie? Wtedy te stabilizatory są ustawione na sztywno. Jak się ma sztywne ustawienie tych stabilizatorów, to łatwiej jest stracić przyczepność na tylne koła zwłaszcza, nie? Bo tutaj ten przód, on aż tak bardzo nie dryfuje jak ten, znaczy nie wędruje, o może jak ten tył? Ten tył to wędruje tu co chwilę na lewo i prawo. O, i to jest ten moment, kiedy... Znaczy tak. Okej, okay, koło się chyba nie przebiło, nie? To był ten moment, kiedy tak. Masz przyczepność, masz. I nagle opona dochodzi do swoich limitów przyczepności. I takie nagłe szarpnięcie masz. I samochód, wiesz, po prostu już ci leci, nie? Tak na tej granicy przyczepności jeszcze dałoby się trochę polecieć, gdyby ten tył był taki, nie byłby taki sztywny. Ale próbuję takiego ustawienia, bo chcę zobaczyć, co się stanie akurat z tym autem tutaj na asfalcie. Także widzicie, jeszcze bardzo ostrożnie, nie ma tu... Wow. Nie ma tutaj żadnej brawury. Co to? Trochę zaciągnąłem tu delikatnie. Tak próbuję jak na szutrze zarzucić, ale nie da się. A zresztą to chyba niekoniecznie potrzebne.
O, ale było blisko. Jakby zahaczył o ten kamień, co tam wystawał. Chłopie, koniec jazdy. Dobra, jakieś zwężenie tu mamy. Wow. Ładnie szło. Patrzcie, jak niedaleko. Jak niedaleko byłem od mety. Dobra. Ciekawe, jak teraz opony się zrzuciły. Nie mam wglądu do tego. Samochód chyba trochę oberwał, nie? Tam mieliśmy jedno takie miejsce, gdzie było niezbyt dobrze. Okej, 4.44. Zobaczymy, które miejsce. O, nie najlepiej, no. Ale nie najgorzej też. Czwarta pozycja, pierwszy raz na asfalcie. Nie jest źle. Lecimy następny. Patrzcie, co my tu mamy za makaron. 10 kilometrów. 10 kilometrów mamy do przejechania. Bardzo dużo. Godzina 17, więc już taki wieczór. Ale w Hiszpanii, no, nie powinno być takiego. Chyba, nie wiem, jaka to pora roku, ale tu Hiszpania jest gorąca i 17 godzina to jest jeszcze tam, wiesz, tak, takie południe, można powiedzieć. Jest jasno, będziemy też mieli jeden odcinek w nocy tutaj na asfalcie. Zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Jak jest noc, to ekipa automatycznie zakłada mi dodatkowe oświetlenie z przodu, dodatkowe lampy, co bym się nie zgubił. Sobie do tych gier rajdowych chyba kupić inną kierownicę. Ta ma 35 cm średnicy. A sobie chyba taką ogarnę 32. Myślę, że będzie akurat, bo mam taką drugą kierownicę do tego zestawu i ona jest strasznie malutka i ona mnie po prostu wkurza, nie? A ta jest fajna do driftu, a z kolei do rajdówek, no, trzeba się tutaj mega dużo namachać. Myślę, że 32 mm to będzie spoko. Chyba Fanatec w swoich zestawach ma coś takiego, no nie? Mają tą chyba kierownicę Club Sport właśnie do driftu. To jest spoko opcja. Co to aż tak? Chyba się zaczyna ten makaron, nie? Dopiero. Ej, tak nie miało być. Totalnie skopałem. Yes. Kompletnie inaczej się na asfalcie jeździ. Też oczywiście się troszeczkę driftuje jakby, ale to jest zupełnie coś innego. Jest taki mocno odczuwalny moment, kiedy samochód traci przyczepność. W sensie tak, o, masz przyczepność, masz.
I za moment nie masz, samochód leci. Kurde. Kurde. Tutaj mogłem trochę delikatniej ten podjazd potraktować. Jezu, co to było? What? Ej, co to... O co chodzi? Ja pierniczę. Co się stało? Znaczy, ja jestem świadomy, że tak mogło się wydarzyć nawet i w realnym świecie, bo widziałem już tam mnóstwo filmików z takich różnych ciekawych highlightów z rajdu właśnie. Widziałem parę takich historii, że samochód jechał sobie, odbił się od krawężnika, a że wiesz, to są lekkie budy, to przy odpowiedniej prędkości jest w stanie wywrócić się na dach od czegoś takiego. Niesamowite. Tutaj ładnie weszło. I co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Ja pierniczę. Co? Ja wolę. Koniec, napęd na tył, no. Muszę od nowa jechać. Thank you.
No trzeba przyznać, że poza nagraniem dosyć dobrze mi poszło, tylko ta końcówka taka zrypana, gdzie tam się zderzyłem. Poza tym, że zero kraks, zero z jakichś tam większych problemów, jechałem sobie spokojnie i... Pyk! Drugie miejsce. Ty, ale do jedynki zabrakło mi dokładnie tego uderzenia. Poza tym jechałem bardzo, bardzo dobrze. Gdybym nie uderzył tam na tym, nie wiem, co to był, most jakiś czy coś, to kurde, byłbym jedynką. Nice, w generalce jest ten drugi, super. Okej, okay, i teraz zobaczymy jedną ciekawą rzecz, jak to będzie wyglądało z oponami. Czy opony twarde, czy one się zużyły, czy nie? Mamy następny odcinek i tu będziemy mieli, ja nawet nie spojrzałem, która godzina, noc, okej. Okay. Zobaczmy sobie stan opon. No, przód zniszczony, no głównie przez to uderzenie na samym końcu, tak? Tutaj się trochę cofnęła lampa. Opony i tak, mamy zużyte. Dobra, weźmiemy sobie teraz mediumy. No i zobaczymy, jak to się zużyły. Twarde się zużyły. Trzeba przyznać, że do samego końca były spoko. Mamy teraz nawet na deszcz jakieś oponki. A może bym softów spróbował? To już tu chyba będą super przyczepne. Okej, okay, i co my tu jeszcze mamy? Aha, ustawienie. Tutaj moglibyśmy spróbować z tyłem. Tak, jeśli chodzi o twardość zawieszenia, tu jest w porządku. Jedyne, co byśmy sobie zrobili, to te stabilizatory z tyłu. Troszeczkę sobie je poluźnimy, żeby autko było bardziej stabilne, ale przód zostawimy usztywniony tak jak był. No i zobaczymy sobie, jak samochód będzie się spisywał już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.